Hej, cześć, siemano, z tej strony Admiros, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Food Gangu, czyli waszej ulubionej gry ostatnimi czasy. Zapraszam do zostawienia łapy w górę, zostawcie dzisiaj jedną łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, a my przechodzimy dzisiaj do oczywiście gierki. A i przy okazji zapraszam was na G2A, link znajduje się w opisie, wbijcie, kupcie sobie gierkę. Jak nie chcecie kupić gierki, to zapraszam, możecie kupić sobie zasilenie na Steama i na Steamie sobie kupić gierkę. Tak też się da. No, a teraz przechodzimy sobie oczywiście do naszej giereczki Food Gang i dzisiaj, co dzisiaj w Food Gangu, słuchajcie, shopik, odbieramy tutaj oczywiście gemy, lodóweczkę i może nam coś dropnie, więc jakby ja bym bardzo chciał, żeby nam coś dropnęło i liczę na to, że fresh drink, czyli mamy tutaj dla naszego ogurasa coś super na samym początku dropnęło, więc fajnie, mamy dużą lodówę, więc otwieramy jej dużą lodówę, której też może coś fajnego dropnąć. Niestety nie dropnęło nam, ale to nie jest żaden problem, ponieważ możemy kupić sobie gigantyczną lodówę, największą na świecie, taką za 160 gemów. Tego jeszcze nie było w żadnym odcinku, więc jakby kupujemy. Giant Fruit, 1% szansy na dostanie nowego fightera, 10% szansy na dostanie nowego powera, 89% szansy na dostanie token od coinsów. Giga wielka lodówa, zaczynamy. Giga wielka lodówencja. Ile tam będzie itemów? 3 tylko, ale lipa. 2, 1. I w sumie to nic ciekawego z niej nie dostałem, więc jakby jestem zawiedziony, zostawcie mi łapkę w górę na pocieszenie, poproszę. Dziękuję. Dobra, co dzisiaj przetestujemy? Mamy nową moc dla naszego Billiego, oczywiście. I jest to heal a lot, but prevent him moving. Nie będzie mógł się ruszać przez jakiś czas, ale odblokowałem sobie coś jeszcze dla Tony'ego. Jak sobie grałem tak poza odcinkiem, blokowałem sobie asy. Each bullet hitting an opponent heals you. Czyli za każdym razem jak trafimy przeciwnika, to każdy nabój nas leczy. Więc najpierw sobie Tony'im zagramy, bo to jest jakby coś, co mamy do odblokowania. Miałem też grać Igorem, też testować Igora jakoś tak, no dobra, w sumie to YOLO, co nie? Dobra. Ananasowe weekly misje. O kurde, to ananasem dzisiaj też musimy pograć. Dobra, testujemy sobie. Zobaczymy, jak nam to wypali. Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Jak więc zaczynamy. Każdy nabój mnie leczy. I mamy jeszcze tego cheeseballa. A może ja nie wybrałem tamtego? Ej, może ja nie wybrałem tamtego skilla? Muszę to sprawdzić. Dobra, uderz we mnie. Ktoś we mnie uderzy. Przetestujemy. Dziękuję. Gdzie ma pani pomidorku? Chodźcie się bić. No chodźcie się bić. Kurde, nie mogę zobaczyć. Nie wiem, czy się leczę, co nie? Leczą mnie te naboje. Ej, to da się mieć dwie zdolności naraz. Nie dosyć cheeseball, to jeszcze możemy się leczyć. Rozumiecie to? Jak ja tu normalnie bogiem chyba zostaję tej gry. Co prawda to nie jest jakiś super... Nie leczy mnie to jakoś super giga dużo. Ale no wiecie, no zawsze to jakieś leczenie, co nie? Zwłaszcza, że w tej grze nie ma leczenia takiego normalnego, co nie? Dobra, siemano. Zapraszam tutaj, zapraszam do bitki. Chodźcie, tutaj pięknie. O, panie pomidorku. Ho. O, to kurde, ten pączek dobry jest, co nie? Ten pączek jest dobry, 4-2 jakby. Dobra, rzucimy cheeseballa małego. Ładnie. Ładnie. Okej, okay, pięknie, 5-3. Nice. Dobra. Ty. Gościu. Dobra, cheeseball. Jeszcze nie zginąłem jakby, cały czas się coś tutaj leczę. No ale no musiał nadejść ten moment po prostu śmierci mojej. Ale okej, nie przejmujmy się niczym. Jest git. Masz cheeseballa. Dobra, okej. Nawalamy. Pięknie. Może tak zrobimy. Time out. No i czas się skończył jakby. Więc wygraliśmy to. Victory 5-3. Oczywiście lodówki też będziemy cały czas dostawać, więc jakby to się nie ma co przejmować. No i claimujemy sobie lodóweczkę i proszę coś fajnego, proszę nową postać. No niestety, no raczej nie, więc tak działa sobie tutaj nasz fighter Tony, który ma już dwie zdolności, czyli te zdolności jakby są na zawsze, nie można wybrać tylko jednej, tylko one są jakby, jak odblokujemy dwie, to mamy dwie, więc jakby spoko. Dobra, mamy Billiego. Pierwsza zdolność to jakby odblokowana, czyli leczenie. Wypróbujmy ją. Później sobie jeszcze te weekly misje porobimy. Zobaczymy, czy się udaje zrobić. Mam nadzieję, że tak zresztą, więc zobaczymy. Dobra, siema. Ja jestem tutaj jakby snajperem. Niby jakieś leczenie będę miał, ale... I to giga snajperem jestem, na to wychodzi. Dobra, on na daleko, ja na daleko, on na blisko. Jakoś tu się będziemy giga fajnie wspierać. Na to wychodzi. I oni dobrze grają. No, oni dobrze grają. Trzeba uważać na nich. Okej, dobra, tak działa leczenie. Czyli mogę się leczyć.
Mogę się leczyć, to jest stalowy bananie. A, halo gościu. Co za chłop, jaki dobry jest, co nie? Ale go tutaj snajpiłem. Dobra, nie mają szans jakby. Co jakiś czas mogę się ładnie, pięknie uleczyć, więc... Spoko. Dobra, oberwali. Tym razem nie. Tym razem też nie. Tym razem też nie. Dobra, leczymy się. Pyk, 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 pyk. A, chłop tutaj pocisnął niestety. Ale dobra, i tak uważam, że bardzo dobrze mi idzie. Oła, dobra, dobra, spokojnie. Bęk. Ty bananku, ty, cwaniaku, kurde. Chłopco cwaniakuje, dobra, 5-3. Prawdopodobnie to wygraliśmy bez większych problemów. Bez większych problemów. Bęk. Leczenie. Nie może nic zrobić, w sensie nie mogę się ruszać jak się leczę, ale i tak czy siak on i tak za wiele mi tutaj nie jest w stanie zrobić, chłop, co nie? Pyk. 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 Ojojoj, ale tu zginamy. Dobra, 5-5. No i timeout, niestety remis jakby. No nie postarałem się to jakoś super w tej rundzie. Tylko jednak gwiazdeczka, więc niestety lodóweczki nie dostaniemy. No dobra, lecimy z kolejną rundą. Kolejna rundka tutaj, od razu lecimy, testujemy zdolność. Mam nadzieję, że uda się wygrać. Bo był remis, to gramy jeszcze raz chyba na to wychodzi, co nie? Te same osoby tutaj grają. Tak mi się wydaje. Bang. O ty, sobie ulta odpalił, cwaniak. To cwaniaczek jeden, co nie? Bang. Dobra. Chodź, chodź, chodź. Ależ tutaj, kurde, nie dało rady tego jakoś ugrać. Dobra. Ale spróbujemy tutaj jakoś. 3-1, jest dobrze. Dobra. Dobra, pan ananas tutaj. Leczący, ja też się umiem leczyć, pa. Też umiem normalnie. Leczenie tutaj odpalić sobie. 5-1. Okej, okay, sushi jest kozakiem po prostu. Ajajaj, ale mnie tutaj chłop naprawdę giga duże obrażenia mi zadał. Nie miałem szans jakby tutaj nic więcej zrobić. Dziękuję. Ach, gdyby mu się też skończył ten ulcik, to byłoby łatwiej go uszczelić tam. Dobra. Dobra, leczymy się. Okej, pięknie. Dobra. Bang. 8-3, pięknie. Pięknie. Dobra. Ta. O, i zginąłem. 8-5, dobra. 15 sekund, więc raczej oni 3 punktów nie zdobędą na nas. Nie ma szans. Choćby nie wiem, jak się starali, to się po prostu nie uda. Zabraknie im. Okej. Ops. Ta. Chodź tu, panie ananasie. Timeout, 11-5. Jak widzicie, no, pocisnęliśmy ostro. 3 dostaliśmy gwiazdki, 5 pucharków, więc fajnie. Oczywiście kolejna ta lodówka na nasze konto leci. I z tej lodówki może coś nam tutaj... No niestety. Niestety nic nam nie dropnęło, trochę lipa. Ale możemy sobie tych fighterów poulepszać, ale nie wiem, czy warto w ogóle. Nie wiem, czy warto tak się tutaj nimi teraz zajmować. Dobra, weźmy sobie naszego... W sumie jego warto ulepszyć, tak szczerze mówiąc. Do 4 poziomu i możemy zrobić z nim weekly mission, team battle. Czyli muszę wygrać 7 teamówek, na to wychodzi. O kurde, strasznie dużo. Dobra, zobaczymy w team battle, jak mi pójdzie. Okej, okay, super. Nie mam jeszcze zdolności leczenia się, więc może nie być jakoś super dobrze. Nie mogę być jakoś super giga dobry, bo no jakby no bez leczenia to ciężko. Ale jak widać, potrafię jeszcze coś tutaj ugrać ładnie. O, co ty kombinujesz? Co ty kombinujesz, gościu, tutaj? Chłopco kombinuje, co nie? Nie ma szans. Znaczy, no oni nie mają szans, tak mi się wydaje. Ajajaj, ej, to nawet za jakieś obrażenia zadali. W ogóle jest ich 2, co nie? Ja was znam, na blisko nie macie szans, jakby... To jest... Ach, na blisko jednak coś potrafią. Coś potrafią grać, 4-4. No nie, niedobrze, niedobrze, jak jest 4-4. Bardzo niedobrze. Cyk. Ops. O, 5-5, okej. Dobra. Ta. Pa. Dobra. Ej, no, dobra, to jakieś kurde bitki, ale no, czy my to wygramy? Powiem szczerze, że nie wiem. Okej, zesnajpiony. Teraz jeszcze ty. Dobra, okej, jest dobrze. 8-6, 19 sekund. Jakbym teraz nie zginął przez te 19 sekund. To byłoby kozacko, co nie? No właśnie, ale to było ciężkie. To było ciężkie, co nie? 10 sekund. No nie możemy doprowadzić do remisu na pewno. Tego bym nie chciał. 8-8. No remis niestety. Time out. No prawie go miałem jakby. No i co? Jak jest remis, to co jest wtedy?
To jest jakby przegrane, więc no, trochę lipa. No i tych misji musimy 7 aż wygrać, co nie? Żeby je zrobić tutaj. To jest w ogóle jeszcze więcej misji, ale... 1 versus 3 i tak dalej, i tak dalej. Ja też nie mam postaci wszystkich, więc tych misji też wszystkich się nie uda zrobić. Tutaj, jeżeli chodzi o pucharki, niedługo lodóweczka i za niedługo nowa postać. Za 500 pucharków. No daleko, daleko trochę do tych 500 pucharków, ale nie ma się czym przejmować. Zagramy sobie jeszcze raz naszym ananasem. Liczę na to, że się uda tym razem wygrać. Inny teamek mają, więc jakby mamy szansę, bo mamy dynię, a dynia jest giga OP, więc jest na to szansa, że się uda. Dobra, ty na blisko jakby tutaj mi nic nie zrobisz. No, no nic nie był w stanie zrobić chłopcy, nie? Ajajaj. No i zginęliśmy, 2-2, okej, ale oni mają mniej trochę życia, więc mamy niby malutką przewagę, tak mi się wydaje. Przecież oni dobrze celują, ten dobrze gościu celuje z tego swojego działka. Z wyrzutni rakiet. Dobra. Niestety tutaj nie ma coś takiego jak leczenie. To jest ten minus. To jest ten minus, że jak się oddalimy, to postacie się nie leczą. To jest ten giga minus wielki. Co chłop kombinuje? No nic nie zrobisz, gościu. 6-3. 6-3. Koniec. This is the end. No, zrobił to, dobra, jakby ustrzelił mnie. 6-5 jest, dalej jest dobrze. Im więcej po prostu zadamy im obrażeń, tym lepiej dla nas. Nie? Dobra, panie ziemniaku, przykro mi. No, co zrobił? Jak on, jakim cudem mnie trafił? Przecież to się nie dało. Byłem poza zasięgiem, w sensie byłem za blisko. A? Okej, trzeba taki średni dystans jednak utrzymywać. Średni dystans i powinno się to wszystko ładnie udać. Dobra, rozwalony chłop. 10-8, dobra, ostatnie sekundy. Będzie 10-9, będzie 10-9, tak jak myślałem. No i tak czy siak udało się to wygrać, więc pięknie. 5-3. Może coś nam dropnie fajnego z lodówy. Claim. Proszę, lodóweczko, dropnij mi coś fajnego. Haka, no niestety nic ciekawego nam nie dropnęło, więc trochę lipa. Możemy sobie hakę w sumie ulepszyć, więc czemu by nie. No i co, lecimy jeszcze jedną misję weekly sobie zrobimy, tak w sumie, bo żeby ten odcinek nie był zbyt krótki, to jeszcze jedną misyjkę możemy sobie tutaj walnąć. Dobra. Pa, 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 pa. O, dobra, arbus piracki. Oj, oni chyba tutaj jakieś nubki, jakieś nuby. No, nie mieli szans, a my mamy jeszcze trochę życia, więc jakby jesteśmy w stanie im znowu zadać obrażenia. Tylko nie mam tego leczenia jakby, no, piąty level trzeba wbić, żeby ten skillek dropnął. Więc na razie tutaj za wiele nie mogę zdziałać. W sensie mogę zdziałać, ale... Ale mnie zesnajpił chłop. Jak on to trafił, co nie? Jakim cudem? Jakim cudem mu to siadło? Ja nie wiem. Dobra. Pa, 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 ra, 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 ra. Dobra. Fucking 2 i 1. Okej, okay, dobra. 5-5, no może być ciężko, może być ciężko. Będę się starał, ale... Jeszcze chłop się leczy. Skąd ty masz tą zdolność, gościu? Chyba ze skrzynki sobie wydropiłeś, albo z lodówy jakieś. Dobra, 8-6. I mamy dużo życia. 8-6 i mamy dużo życia. Okej, okay, 9-8. No ten arbus nas porobił. Ten arbus nas porobił tutaj ewidentnie. Arbus nas porobił jak chciał. Ale my też go tutaj porobiliśmy. Ty nic nie zdziałasz tutaj samemu, przykro mi. Możesz się próbować leczyć, ale jakby... Nic ci to nie da. 11-8, przykro mi, przegrali to. Wygrywanko, pięknie, dobra. Time out, udało się to wygrać, pięknie. Victory 5 plus 3, okej. Okay. I mam ostatnią lodówę na dzisiaj. I może coś z niej dropnie. Zając życie to pewnie dropnie, bo zawsze na koniec odcinka coś dropi. Dobra, nie tym razem na szczęście, więc jakby trochę pucharków wbite, bardzo fajnie. No i co mogę powiedzieć, to tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to łapa w górę, komentarz i subskrypcja na kanale obowiązkowo. Tutaj macie po środku ekranu dwa inne materiały oraz przycisk subskrybuj, więc zapraszam do oglądania. No i żegnam się z wami, do zobaczenia do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!